Witam Was. W tym filmie sobie zajrzymy do naszych młodych. Mają one już ponad tydzień. Miałem wczoraj nagrać właśnie film, bo wczoraj akurat miały tydzień, dzisiaj już mają 8 dni. No ale niestety nie zdążyłem, pogoda też nie dopisywała, było trochę robótki. No i oczywiście nie zdążyłem nagrać, a po ciemku nie chciałem Wam nagrywać. Więc dobra, ja nie będę już tutaj przedłużał, wyciągniemy sobie samiczkę, wygłaszczę ją i zaraz sobie tutaj przejdziemy i zobaczymy, co w tym gnieździe siedzi, jak tam młode rosną, czy na pewno wszystkie żyją. Tak więc zaraz się widzimy. Dobra, jesteśmy już w gnieździe. Sorry troszkę tutaj za oświetlenie, no ale niestety nie mam teraz jak tu oświetlać. Jak widzimy, młode już są naprawdę fajne i sprawe. Wyciągniemy sobie tutaj czarnego. O, ale już fajne się ładne zrobiły. Jest czarny. Jest nasz łaciatek. Będzie o, fajny biało-brązowy, jak mamusia. Kolejnego wyciągniemy sobie. Jest kolejny. To będzie trochę ciemniejszy, srokacz taki. Jeszcze weźmiemy jednego. Jest czarny. I ostatniego. O, ale byczki urosły. O, ja może trochę wyjdę, będzie widać, jakie już się fajne łobuzy porobiły. Jak już wspominałem, dzisiaj mają 8 dni. Jutro, no tak około 9-10 dzień powinny zaczynać otwierać oczka. Fajne takie młode. Ja je tutaj wrzucam do gniazda, bo dzisiaj jest naprawdę temperatura na minusie. I nie chciałbym, żeby mi tutaj zmarzły. Zamkniemy je tutaj. Przykryjemy, żeby im było ciepło. Ja tutaj wrzucę samicę i jeszcze sobie tu chwilę pogadamy. Dobra, więc ja już tutaj samicę włożyłem do gniazda. Jak możecie zauważyć, młode naprawdę fajnie rosną. Fajne się już tutaj zrobiły. Jak możecie zauważyć, samica stała się już troszkę agresywna, no bo wiadomo, broni swoich małych, są tej pierwsze młode. Ja mimo to jestem zadowolony, bo no, myślałem, że może jakiś odpaść, bo to wiadomo, teraz już jest zima, może jakiś wyjść z gniazda. Ale jak tutaj widać, samica się bardzo ładnie młodymi opiekuje, wszystkie są nakarmione. Sierdzim już ładnie obrosła, mają 8 dni, więc tak za około 2 dni powinny już otwierać oczy. Oczywiście jak będą już miały 2 tygodnie, znowu nagramy taki film z takiego przeglądu i zobaczymy, jak rosną i będziecie mogli właśnie w tych filmach to zobaczyć. Co tu jeszcze mogę Wam w tym filmie pokazać? Taki dodatek, że przedwczoraj puszczałem samicę brązową. Tutaj mało już sobie zamknięłem, bo wszystko o nich powiedziałem. O, puszczałem tą sobie brązową samicę. Trochę słaba, o jakoś. Puściłem sobie właśnie tą samicę do tego samca kalifornijskiego. Na samym początku chciałem ją zakocić samcem zajęczaka, ale samcowi zajęczakowi się w ogóle nie chciało. Tak więc puściłem ją do kalifornijskiego. No i od razu załapał. Ja Wam tutaj teraz rzucę takie krótkie urywki, jak ona sobie u niego siedziała, bo akurat zdążyłem nagrać. Jak widzicie, prawdopodobnie będzie zakocona, bo samiec na nią dwa razy skoczył. Tak więc na 99% będzie kotna. Zapiszę sobie właśnie datę, że wczoraj, no tak 30 listopada na 1 grudnia, bo wieczorem ją puściłem i na następnego dnia dopiero rano ją wyciągłem. Tak więc można powiedzieć, że może się Sylwestra okocić, ale to jeszcze sobie sprawdzimy za 2 tygodnie, czy na pewno jest kotna. I to by było na tyle w tym filmie. On będzie krótki, bo to tylko chciałem właśnie zrobić przegląd gniazda, jak młode się tutaj miewają, czy wszystkie żyją. Samica ma tutaj stały dostęp do pokarmu, tak więc mleka jej na pewno nie brakuje. Na pewno będę chciał ją ponownie zakocić, ale już jak małe odchowa, to będą miały tak gdzieś 2 miesiące, nawet może mniej, to już będę mógł ją śmiało puszczać. Wszystko zależy od tego, jakie będą duże, jak szybko urosną, jak szybko właśnie przestaną ssać mamę i zaczną sami spożywać pokarm. Ale to jeszcze
zobaczymy, w jakim tygodniu je odsadzę. Tak więc to by było na tyle z tego filmu. Co jeszcze chciałbym Wam dodać? Bardzo Wam dziękuję za bardzo dużą aktywność pod poprzednim filmem, bo właśnie spytałem się Was, czy byście chcieli taki maraton tydzień przed świętami i tydzień po świętach, żebym nagrywał codziennie filmy przez 2 tygodnie. No i zdziwiłem się troszkę, bo myślałem, że te 200 łapek nie dobijemy, a jak już dobijemy, to góra 200-210. A miło się zaskoczyłem, bo mamy tutaj ponad nawet 300 łapek, chyba około 315, jak patrzałem. Tak więc bardzo Wam za to dziękuję. Widzę, że chcecie, żebym nagrywał to daily. Jakoś się postaram, żeby te filmy były. Właśnie już teraz sobie zacznę powoli nagrać, żeby chociaż te 2 mieć w zapasie, bo wiecie, jak to jest na wsi. Nigdy się nic nie można zaplanować. Czasami zaplanuje się, że coś będzie się robiło w dany dzień, ale coś innego wypadnie i nie zawsze się to zrobi. Tak więc ja w zapasie będę sobie miał zawsze tutaj 2 filmy. Co do godziny wstawiania filmów, jeszcze Wam powiem w następnych filmach, bo jeszcze trochę czasu jest do daily, tydzień przed świętami dopiero zaczniemy, tak więc jeszcze powinno ze 4, może 5 filmów wlecieć, prócz tych daily. Tak więc w następnych filmach jeszcze sobie tutaj rozmyślę, o których godzinach będę wrzucał. Prawdopodobnie będzie to godzina gdzieś tak 18, 19, jak wolicie, 20, 18, gdzieś między tymi godzinami, bo rano nie będę miał zawsze czas, bo jeszcze będzie szkoła przed świętami, ale później wiadomo, rano nie ma zawsze czasu, tak? A jeśli bym miał nagrać film, jakby to powiedzieć, spontanicznie, że w ten sam dzień muszę wrzucić, no to nie zdążyłby mi się ten film przesłać, tak więc będę nagrywał, będę wrzucał właśnie te filmy gdzieś tak o 18, ale to jeszcze się rozstrzygnie w następnych filmach. Tak więc ja będę się z Wami żegnał. Możecie zostawić łapkę w górę, jeśli chcecie, napisać miły komentarz i zostawić subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trochę już tych subskrypcji nam doszło. Fajnie by było, żebyśmy dobili 4500 do końca roku. Zobaczymy, może się uda. Wszystko zależy od Was. A więc ja pozdrawiam wszystkich. O, jeszcze bym zapomniał, miałem pozdrowić kolegę. Pozdrawiam Wielkopolską Zagrodę. Jeśli chcecie, możecie wpadnąć tam na jego kanał. Również nagrywa o kozach, o kurach i Wietnamkach. Tak więc możecie śmiało do niego wbić. I pozdrawiam jeszcze Szymona Antczaka. Tak więc to by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich ciepło i cześć.